Państwo zobaczą, myślenie po świecku, że człowiek jeszcze młody, a mówi, że już mu zaczęły z wrażenia włosy wychodzić, że stres, a od stresu rak. No proszę Państwa, za wszelką cenę na chamę, na siłę nic. Bo tutaj mówimy o magiku, i który po prostu wykształcił się jakby sam, nie zapisując się do żadnej ze szkół, sam się wykształcił, jak Bóg pozwoli, jak to się mówi, nie na chama, nie na siłę, nie za wszelką cenę. A ten, Państwo zobaczą, chciał, potem robi się z człowieka staruszek, człowiek już nie chce nic. O. Ludzie uczą się na Uniwersytecie Warszawskim, a potem pracują w Costa Cafe i robią kawę. Błyski i blaski faryzejskie, proszę Państwa. Faryzeusze to są za poważni dla mnie, dla nas. Są za poważni faryzeusze. Jezus Chrystus, gdyby tak zażartował, że kto nie będzie pił mojej krwi, nie będzie miał życia w sobie, to by takiego kogoś, takiego Jezusa od razu by zabili faryzeusz. Gdyby Jezus powiedział, kto nie będzie jadł mojego ciała, nie będzie miał życia wiecznego, to przecież by Jezusa Chrystusa, takiego Jezusa Chrystusa od razu by zabili. Żeby Jezus dla draki, dla żartów ukradł faryzeuszowi szpilkę, no to faryzeusze by określili Jezusa mianem złodzieja i też by go zamordowali. Nawet nie to, że zabili, ale że zamordowali. A przy okazji powiem i dla przykładu, że słowo nie zabijaj dosłownie tłumaczą w przykładach biblijnych, bibliści, nie morduj, nie morduj. Nie mogę.